No, pytanie będzie ogólne, bo Rada Osiedla na bieżąco przekazuje prośby mieszkańców. Pan Markowski głównie o tym wie. Pytanie dotyczy takiej polityki, powiedzmy, rodzinnej. Mam pytanie, czy miasto planuje, może podejmuje takie działania, aby zorganizować przy pomocy być może karty miejskiej jakiś system zniżek na przykład na komunikację, wstępu do instytucji kultury na przykład dla rodzin. Takie rzeczy funkcjonują na zachodzie, też w innych miastach. Teraz bardzo rozwinęła się oferta miejskiego ośrodka kultury poprzez Centrum Kultury Bydgoskie Muzea. Są bardzo teraz atrakcyjne. No a niestety transport jest dosyć drogi, także mam pytanie, łącząc to wszystko, czy miasto planuje opracować jakąś taką ofertę, która by może zaktywizowała też mieszkańców, aby chętnie odwiedzali centrum, miejsca kultury, a jednocześnie tańsza była dla nich komunikacja, dla rodzin głównie, na przykład taki system może, imprezy sportowe, coś takiego. Jeżeli chodzi o komunikację, bo wspomniał Pan, że jest droga, faktem jest, że gdy podnosiliśmy cenę na przewóz, to byliśmy jednymi z najdroższych w Polsce. Dzisiaj ta fala, a zaraz powiem dlaczego, bo funkcjonowanie komunikacji w mieście rocznie kosztuje 140 milionów złotych. 70 milionów wpływa z biletów, 70 z budżetu miasta. Jednym słowem, gdybyśmy mieli płacić tyle, ile kosztuje faktycznie po kosztach przejazd, płacilibyśmy 6,40 i więcej. W związku z tym miasto, tak jak finansuje funkcjonowanie szkół, trochę z pieniędzy państwa, w części z naszych też pieniędzy, bo mówię, budżet miasta to są nasze pieniądze, wszystkich wspólne. Więc dzisiaj jest podjęcie decyzji, że 70 milionów trafia zamiast na remonty dróg, trafia na dopłatę do biletów. Jakbyśmy się zdecydowali, że będziemy płacić po 4 zł za bilet, to byśmy mogli wyremontować 15 km albo 20 dróg. No, to jest, wszystko się ciągle poruszamy. Ja często, żeby zobrazować te problemy i dylematy. Potrzeby są wielkie, na przykład jak ten stół. Serweta leży gdzieś na środku, a serweta to jest ilość pieniędzy. I siedzą wszyscy dookoła i ciągną w swoją stronę, żeby ich potrzeba była zabezpieczona. Ekonomii się nie da oszukać, bo jeżeli możemy, tak jak z wodą, też mamy drogą wodę, tak? To się wszystko zgadza, ale poczekajmy jeszcze 2-3 lata i 5, inni zakończą inwestycje, nasza woda nie będzie najdroższa. Ale o co chodzi, jak mogę powiedzieć? Płacimy tyle za wodę, ile ona kosztuje. Oczywiście, jak ktoś ma wiedzę, że miejskie wodociągi tu reprezentowane niepotrzebnie wydają na to, na to i na to, to ja proszę o tą informację, ja ją sprawdzę i zweryfikuję. A jeżeli nie, zasada przy ustalaniu ceny wody jest prosta. Koszty, które ponosi spółka zaciągnęła tak naprawdę kredytu kilkaset milionów złotych, żeby to wszystko wybudować. Ten kredyt trzeba spłacić, odsetki trzeba spłacić. I to jest prosta ekonomia. Naprawdę decyzje w oparciu o ekonomię podejmuje się bardzo prosto. Każdy z nas zadaje jedno pytanie. Pierwsze pytanie. Kiedy Urząd Marszałkowski wróci do Bydgoszczy? Ponieważ bydgoscy przedsiębiorcy są dyskwalifikowani, dyskryminowani przy rozdzielaniu pieniędzy z Urzędu Marszałkowskiego w drodze konkursów. Są to pieniądze przyznawane przez Unię Europejską. I czy delegatura Skarbu Państwa będzie w Bydgoszczy? Teraz pani. Proszę pana, bo przecież Bydgoszcz wywalczyła to województwo. Dlaczego teraz Toruń chce z nami być? Jeżeli wówczas, w ubiegłym roku były jakieś lecie, to oni krzyczeli, że oni nie chcą być. Odtwarzane było w telewizji. A teraz tak się do nas przyczepiają i chcą rządzić? Nie rozumiem tego. My nie chcemy być przedmieściem Torunia, proszę pana. I niech pan się stara, żeby nie powstał duopol, bo o to tego żądała pani minister Bieńkowska. Albo duopol, albo nic. Bardzo prosimy pana prezydenta, żeby walczyć. My jesteśmy bydgoszczanami i nie chcemy tutaj Torunia. I jeszcze pan. Miód na serce, panie Mileje. Panie prezydencie, odnośnie metropolii.
co będzie, jeżeli decyzja zapadnie odgórnie w Warszawie, że ma być duopol. Czy my się zgodzimy na tą niekorzystną dla nas decyzję współpracy z Toruniem? Jeżeli decyzje mają zapadać znowu, czy jeżeli ma duopole, ma rządzić samorząd województwa, czyli znowu pan marszałek toruński, całbecki, to będziemy dalej okradani przez Torun i to się nic nie zmieni. Będziemy po prostu... Miasto będzie dalej się staczać, dalej się stacza w tej chwili. Teraz powstają uniwersytety medyczne, więc chyba możemy u nas utworzyć taki uniwersytet medyczny. Mamy tyle, przecież to są wszystko nasze gmachy, w których oni się rządzą. Ja ten temat metropolitalny spróbuję jakoś tak połączyć. Jeszcze raz i to, co państwo mówicie, to też mnie utwierdza w przekonaniu i tu moich szanownych zastępców. Ja bym chętnie chciał, żeby oni mieli okazję chociaż parę słów do państwa powiedzieć, ale nie wiem, czy się uda, bo jest to naprawdę bardzo ważna sprawa. Tu padły słowa, że tak naprawdę to Bydgoszcz walczyło o województwo i to jest prawda, bo ówczesna pani marszałek Senatu wolała trafić do Gdańska. Dzisiaj Urząd Marszałkowski nigdy nie wróci do Bydgoszczy, bo już nikt na taką zmianę nie pozwoli. I tak kroczek po kroczku tak się dzieje, tak? Szanowni państwo, decyzje, na które ja będę miał wpływ, moi zastępcy i myślę Rada Miasta, będą jednoznaczne. Ale też trzeba wiedzieć, że w pewnych procesach decyzje zapadają czy to w parlamencie, czy to w ministerstwie i tam nasz wpływ jest tylko posiłkowy. Możemy wyrazić swoje zdanie, swoją opinię. W momencie, kiedy dokonywało się to połączenie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika, nie było takiej potrzeby. Została wytworzona taka atmosfera, że za chwileczkę zostanie zlikwidowana Akademia Medyczna, bo jako nowa uczelnia jeszcze nie miała dostatecznej ilości kierunków czy wydziałów. Nie była to prawda. Może błąd też nieco leży i tutaj, taktyczny, bo może Akademia mogłaby się połączyć z którąś z bydgoskich uczelni, ale to decyzje często rektorów, tylko rektorów i później wniosek rektorów i później działania parlamentu. Stało się tak, jak się stało. Aczkolwiek jest w tej chwili taka tendencja w kraju, ale ona jeszcze nie jest poparta prawodawstwem, ale umożliwia to, że większość akademii muzycznych czy kształcenia medyków odbywa się w formie uniwersytetów medycznych. Taki uniwersytet jest między innymi w Poznaniu, chyba w Gdańsku, w Łodzi i nawet chyba w Warszawie, jak dobrze pamiętam. Jedyny opór takiemu wymogowi, żeby tak musiało być, to jest, stawia Uniwersytet Jagielloński. Gdyby ten uniwersytet, jakby mu tak bardzo nie zależało na tym, że nie muszą to być uniwersytety tylko i wyłącznie medyczne, to myślę, że tego typu zmiana prawa by nastąpiła. Gdyby ona nastąpiła, to jakby z automatu jest tak, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli.